ale i tak przegrasz. Ja już wygrałem. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. Cześć widzowie, damy sobie dzisiaj w Paybacka. Kurde, nagrałem już sobie pierwszy odcinek. Okazało się, że nie wychwyciło mi ekranu. I cały wstęp poszedł do kosza. Jeśli lubicie serię Need for Speed, to na pewno spodoba wam się ta gra. Wszyscy po niej jadą, co tylko z powodu tego dosyć kontrowersyjnego systemu levelowania samochodów. Mianowicie przez jakieś tam karty, punkty, które są łączenia. Nie odpowiadaj, retoryczne pytanie. Naprawdę się nie zorientowałeś? Nieważne, słuchaj, wielka prośba, kojarzysz tę pralnię, którą lubię? Nie pamiętam nazwy, ale ty pamiętasz. Odbierzesz mój garnitur? Dzięki, serio. Przepraszam, szefie. Główna sytuacja wygląda tak, że jesteśmy skamowani i pracujemy zaraz za takiego chopa. Markusa Weira. Dzięki któremu w zasadzie jesteśmy w więzieniu, no i chcemy się tam odkuć właśnie na familii. I teraz rozpoczynamy, powiedzmy... Dobra, swój redeem arc. Pora na pierwszą próbę. Wygraj, to przejdziesz dalej. Główny bohater miał pół roku przerwy od wyścigu, chce do tego wrócić. Ale ścigamy się takim czymś. To jest Fair Lady. Nissan Fair Lady 240. 270. Nie znam się aż tak na samochodach. Pamiętam po prostu, bo oglądałem dużo Paybacka kiedyś, ale nie pamiętam już tej fabuły. Ogólnie sam sobie Payback jest, moim zdaniem, jednym z najlepszych Need for Speedów pod względem fabularnym. Jeśli chodzi o gameplay, też jest spoko. Ale na przykład już pod tym względem bardziej celowałbym w hita. Graficznie tak samo. Dlatego... A co, już koniec wysił? Bro. Easy. To jest... Zaraz wam pokażę. Tak jest! Czekajcie, chcę wam jeszcze pokazać tylko. To jest trudny poziom. Z taką łatwością tu przeszliśmy. Dobra, nieźle. Może familii przyda się ktoś taki jak ty. Im lepszy kierowca, tym bardziej przekonujący, jak się podkłada. Wiesz, że jestem wystarczająco dobry. Może tak, może nie. Udał ci się jeden wyścig, to mógł być fart. Zapisałem cię na jeszcze jeden, z poważnymi zawodnikami. Jeśli tam się spiszesz, to będzie coś znaczyło. Nie ma sprawy. O, mam jeszcze jeden problem. Ciągle kontroler mi wibruje i nie da się tego jakoś zmienić w ustawienie. Może nagle się da. Czekajcie. Zobaczymy. Tu nie. Nie klawisz, nie. To nie. Synchronizacja nie. No nichu, nie ma. Upatrzcie. Odwołanie, aj przepraszam. Odwołanie, to widzę. Dobra. Lecimy. No i będziemy sobie tak pykać właśnie. Speeda przechodzić tę fabułę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Skocznia od Rocket League. Ja osobiście lubię każdą grę ponagrywaną.
tych jest chcieli. To ile jeszcze mam? Mógł dla nas jeść. To nie kończy. Sobie kupię. Czemu by nie wam pokazać? W sumie też mogłem, ale nie chciałem się jakoś. Ojej. Dla naszego ułatwienia w tej grze samochodu nie można zniszczyć. Możemy się przeciw. I tak nam nic się nie stanie. O, tu mogę wrócić. Zauważyłem. Coś takie proste są te boty w tym trudnym poziomie. Nie macie najmniejszych szans. Trening z hita troszeczkę daje mi taką przewagę nad nimi. W miarę niedawno przyszedłem hita na 100%. Ciekawą mechaniką w sumie w tej grze jest to, że tutaj faktycznie, żeby zadriftować, trzeba przytrzymać ten hamulec. Nie macie ze mną żadnych szans. Inaczej widzicie, każdy. Przy gazie to ja też driftuję. Ale lepiej driftuję na tym. Lepiej się inicjuje z hamulcem. A ręczne tu działa w ogóle zarąbiście. Jakoś lepiej od tego. Nie spowalnia tak samochodów jak w ficie. O, widzicie. Żeby się nie... Wytrzymaj jeszcze, już prawie koniec. Stację benzynową. Nie wiem, że ten Fair Lady nie skręca. Cyk. Kolejny Mac Mission z głowy. Znowu wygrałem. Ha, w porządku, udowodniłeś, że umiesz jeździć. O, trzeba tu zjechać. Dostaniesz nową furę, żebyś wyglądał jak człowiek. Navarro wprowadza nowy ład na ulicach, jeśli o, no i właśnie Berlina Navarro to jest nasz główny przeciwnik. Nie zapomnę. Dobra, witaj. Przeciwko niej walczymy i dlatego się znowu włączamy w wyścigi. Nie wiem, uwielbiam takie gry wyścigowe. Zarąbiste. Tups. A wy jaki typ gier uwielbiacie? Napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Autoreklama. Ulala, co to jest za PM? Bayerische Motorenwerke M5. Huhuhu. No, dobra, to jest maszyna. Navarro, twój czas nadszedł. Aaa, my to potem. Robiliśmy po to, żeby dostać samochód, się łączeniem ścigać. Ja ty, sprytnie. Sprytnie, Tyler. Czołem kierowcy, tu wasza opiekunka. Przypominam, że warto zwiedzać świat. Po co od razu brać się za następny wyścig? Przejedźcie się po Silver Rock. Pochwalcie parę. Przejedziemy się, przejedziemy. Oj. Macie tyle do zrobienia. Oj, widzicie, jak fajnie działa. Wiecie, jakbym tak zahamował, to spowolniłoby mnie, kurde, tak, że pojechałbym jeszcze na wsteczny. Albo to jest tylko takie moje wrażenie. Zemsta. Obstawiajcie w komentarzach, co nam się uda. Dosyć tego dobrego, Lino. Zabawa w ustawianie wyścigów dziś się kończy. To jest twoja wielka szansa. Mam nadzieję, że podoba ci się fura. Twoja ksywka to grzechotnik. Grzechotnik. Bądź na tym kanale i rób, co szefowa każe. A na pewno nie się... uwierzy. Grzechotnik. Kumam.
po angielsku na pewno tyle brzmiał. Ale niech będzie. Słuchajcie. Jest ustawka. Dzisiaj wygrywa Kobra. Tak, tak. W połowie wyścigu go przepuśćcie. Mhm. Jasne. Miło tutaj wrócić. Pora zniszczyć Navarro. Gdzie ten Kobra? Ciekawe, który z was to Kobra. No nic, to pokonam was wszystkich. Dobrze, rozumiemy się, tyle. Blach. Hej, hej, myślisz, że cię nie obserwuję? Wiem, co kombinujesz i nie tak się umawialiśmy. To tutaj rozdaję karty, zapomniałeś? Mam dosyć czekania. Mam samochód. Zajmę się tym osobiście. Hop, hop, hop. Kręć. Mamy prawie połowę wyścigu, grzechotnik. Czas przepuścić Kobrę. Nic z tego, Navarro. Kto mówi? Ja. Nie bój. Tyler, ani nie umiem jeździć. Kto mówi? Your mom. Wygraj sobie ten wyścig, ale potem się zmywaj. Jesteś moim asem. Taki jest plan. Nie wiem, kim jesteś, grzechotnik, ale pożałujesz tego. Koniec z twoimi ustawkami, Navarro. Tyler Morgan? Kapnęła się, kim jesteś. Dziwnie zauważyłem, że drift tutaj przyspiesza. To już prawie linia mety. Co jest, Vader? W sumie to nie jest. Ciesz się wygraną, ale pamiętaj. Musisz być żywy. Zawsze drift jest szybszy. Jej, wuhu, motofokus. To koniec, Lina. Twój mały numer kosztował dużo osób dużą kasę, Tyler. Właśnie zadarłeś z familią. My rządzimy i miastem, i ulicami. Każdy wyścig, każda nocna gonitwa i każdy rajd terenowy. Familia zawsze wygrywa. Ale chyba nie dzisiaj. Pani Navarro, tutaj synchronizacja napisów. Uj. Widzimy się. Ten sam tekst, te same słowa. Jest. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Aż ty. Taka parówa. Nie pozwól mu uciec. Zrozumiano? Załatwiony. Gdzie ty? Aha, no tak. Całkiem nieźle. Mamy go. Get out of here. Jakie macie? A, ty fenomenalny wariacie. Familia wpadła przez ciebie w szał. I dobrze. Nie dobrze. Źle. Potrzebuję cię żywego. Mam wobec ciebie plan. Easy peasy. Czekaj wozą i spotkajmy się. Już się nie spotkamy. Dobra, luz. A nie luz. Nie luz, zdecydowanie. Nie masz dokąd uciec. To miasto jest nasze. Stawka jest zbyt wysoka, żeby pozostawiać coś przypadkowo. W wyścigach nie chodzi o przypadek. Dlatego je ustawiałaś. Czekajcie, bo... Powiadomienie z Microsoft Store mi się pojawiło i... No... O, dobra. Jeba. Przynajmniej widzę cały mój HUD. Facet umie jeździć, ale dorwiemy go. Mam nadzieję. To ty go ściągnąłeś. Nie, ten. Dorwiemy go. Oj. Gdzie ten motherfucker? Cholerny wariat. Morgan zatrzymany. Mamy go. Ja zesrany. No i gdyby to był hit, to już byśmy byli rozwaleni. Co ty wyprawiasz? Ja nie mam na to czasu.
Wybacz, ale jestem zajęty uciekaniem przed zbirami. Nie przepraszaj mnie, pozwól się im. Dobra, już się robisz, szefunciu. No, sami się zatrzymali. Takim kod kazał. Jedź do Shulera. Oj. Zgubiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Śledź swoją pozycję. Fajne jest te BMW. Prawie jestem. Ta, w samą porę. Mamy dużo roboty. Wątpię, że je utrzymamy. Żaden buchmacher już nie zajmuje. Za duży upgrade, który mnie teraz. Ty jesteś taki uroczy. Jej szef trzyma wszystkich. Nie potrzebuje ich zaufania. Znajdę sposób. Tak, jest sposób. Ja. Aj, ten pecety. Ja też jestem takim NPC. Troszku. Wyobraź sobie miasto, gdzie ryzyko jest iluzją, a każdy zakład jest ustawiony. Tego właśnie chce familia i nie cofną się przed niczym, żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co? Nie, nie, nie. To cię bardzo dotyczy, Tyler. Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk. Samochody. Słyszałeś o gonitwie banitów? Największy uliczny wyścig w kraju. Tak, właśnie. A familia chce go ustawić. Poważni gracze stawiają miliony na ich człowieka, a on zgarnia swoje. Dzisiaj była tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Tak? Słuchaj. Wiem, jak jeździsz. Jesteś najlepszy w mieście. Trzeba cię tam tylko wcisnąć. Musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to familia i Navarro runą z hukiem. Chcesz rozwalić familię? Tak. To nie moja walka. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za co się teraz wezmą? Aha, i gość się obraził, tak? Mhm. Dobra, Tyler. Wróć do domu i to przemyśl. No, i źle pecha? Wiedzą, że numer dostałeś ode mnie. Poręczyłem za ciebie. Goście jak ty czy ja to dla nich drobnostka. Wypędzili z miasta połowę gangów, bo nie chciały się podporządkować. Myślisz, że się przestraszą ciebie? Powinni. Oj, Tyler, sorry, że wam zaspoileruję, ale zmienisz zdanie zaraz. Część niestety pamiętam. Oglądałem tę grę chyba z 5 razy. Dawno temu. Ale oglądałem. Sorry, widzowie. Wiele sobie obiecywałem po dzisiejszym wyścigu, Navarro. A tymczasem zawiodłaś wielu ludzi. Zechcesz to wyjaśnić? Już się tym zajęłam. Zgadzam się. Dobrze. Będzie potrzebna ekipa.